Siemandero, siemandero. Wpadam jeszcze z drugim filmem. Jest już godzina, zobaczcie, 15:36. Jak ten czas leci. Zaczynałem 15:07, nie? Dobra, spakowałem ten aparat, tą lustrzankę. Pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda, bo trochę tutaj przerobiłem. Nie wiem, co to jest, do czego to jest. Dobra. No i mniej więcej tak to wygląda. Tutaj macie aparat. Tym razem jest dołem całym LCD, bo był odwrócony na górze tutaj. Czyli wiecie, cały ciężar opierał się na obiektywie. Uważam, że to było źle zamontowane. Tu jest lampa, tu jest ładowarka, tu jest ta ochrona przed słońcem. Druga bateria. No i tu jest kabel do ładowarki. Tu jeszcze wejdzie mi kamera, ta GVC, którą mam. I myślę, że spokojnie jeszcze wejdzie kilka tam baterii, kabli, kart, wszystkiego, także myślę, że plecak będzie naprawdę, jest bardzo pojemny, a przy tym jest bardzo mały. I to mnie bardzo cieszy. Bum. I do zamknięcia. Także to jest bardzo zajebisty zestaw za 150 euro. No a pokażę wam jeszcze jedno, bo nagram taki szybki film odnośnie aparatu, który już kupiłem jakiś niecały tydzień temu. Akurat go w Kringloopie kupiłem. On był tam wystawiony za 12 euro, wyrwałem go za 5 euro, bo w sumie bateria była rozładowana. Powiedziałem gościowi, że ja nie wiem, wiesz, czy to w ogóle jest dobre, czy ja tego nie wyrzucę, a ty zarobisz tam 5 euro, dychę na pewno nie dam, nie? No i tak się stało, gościu powiedział, że okej. Dobra, to jest oczywiście kompakt, to jest Sony, dla ciekawskich od razu podam wam model DSC HX5. To jest aparat, który debiutował w 2010 roku na rynku ogólnoświatowym. Na tamten czas to był najlepszy aparat kompaktowy wedle wielu opinii na YouTubie, gdzie obejrzałem kilka filmików. Również wiele było testów na stronach zajmujących się właśnie fotografią. Powiem wam pokrótce, o co tu chodzi. Nie będę się rozgadywał, bo też takich cudów nie ma. To jest oczywiście mój tutaj uchwyt stary, który tutaj zawsze sobie noszę, gdzieś tam ustawiam. Generalnie to jest do auta, tu się, wiecie, przystawkę robi, tu można różne kamerkę GoPro zamontować, różne cuda na kiju. Odwrócić do góry nogami, wiecie, żeby kamerka była od spodu, jak się jedzie, bla bla bla. Dobra, powiem wam szybko, co to jest. To jest 10 megapikseli, czyli już żaden cud. 10 razy optyczny zoom, Sony Lens G. Wiadomo, to są ich te obiektywy. Ma takie coś, co miało być wtedy, wiecie, fajnym bajerem GPS wbudowany z kompasem. Generalnie chodzi o to, że możecie sobie później wrzucać w Google tam Maps swoje zdjęcia i będziecie mogli widzieć ich lokacje, gdzie zostały zrobione. Natomiast, żeby to ładnie łapało tego fiksa, to trzeba jeszcze przez jakiś PME czy PMR program ściągnąć sobie fiksa do GPS-u, żeby w kilka sekund go łapał i utrzymywał. Ja tego nie będę robił, bo ja nie korzystam z GPS-u. Wyłączyłem od razu tą opcję. Ponad 200 zdjęć możecie zrobić na baterii, a przy GPS-ie około 120-130, także on bardzo dużo zabiera możliwości. 10 razy to mówiłem, optyczny zoom, steady shot, to jest fajne w Sony. Duży, fajny wyświetlacz. Standardowe sterowanie, jak to Sony ma. Tutaj nie ma kółka, tylko jest normalny krzyżyk. No i na górze macie HD. No chodź tu. O, ostrość. Nie chcę mu się. I ten ich format kodowania AVC HD, to trzeba mieć specjalny program, kodeki, żeby to odczytać. On jest na płycie. Tutaj macie zdjęcia szybkie, do 10 zdjęć na raz. Powiem wam, przetestowałem to, zajebista funkcja. Tu oczywiście jest zoom, pyk, 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 migawka, no i macie kółko wyboru. I on ma kilka fajnych, ciekawych rzeczy. Oczywiście jest tutaj pod spodem bateria, karta, tak samo mam tutaj tą przejściówkę założoną z adapterem. Mam dużo tych małych kart. I tutaj macie takie wejście specjalne, przejściówka Sony. Uwaga, ta bateria ładuje się tylko poprzez włożenie jej fizycznie do zewnętrznej ładowarki. To jest ta ładowarka. Nie ma
możliwości, jak to w tym soniaczu, którym nagrywam, nie ma możliwości ładowania przez USB czy zewnętrzny tam kabel. To jest bardzo duży minus, uważam. No ale to jest aparat z 2010 roku, który według mnie jest w świetnym stanie. Ale jest gruby i ciężki. Jest dwa razy cięższy od tego mojego DSC WX220, którym praktycznie wszystkie filmiki nagrałem na YouTubie. Co wam teraz chciałem powiedzieć jeszcze pokrótce, szybko. Włączymy go, bo oczywiście działa. Cybershocik. Macie duży, fajny wyświetlacz. Pokazuje czas w minutach, ile zostało na baterii. Bateria jest nieoryginalna. Baterie kosztują około 10 euro za sztukę. 24 euro kosztują dwie baterie plus ładowarka z cyfrowym wyświetlaczem stanu baterii. Także myślę, że to zakupię. To będę miał 3 baterie, dwie ładowarki. No standardowo, słuchajcie, tutaj nie ma co się tam, wiecie, rozpisywać o tych trybach tutaj, bo to wiadomo, co on ma, to jak to większość Sony. Ale bardzo ma kilka ciekawych rzeczy, tutaj wam chciałem powiedzieć. Jedną z nich to jest tutaj to i to jest panorama. To jest panorama, gdzie raz naciskacie guzik i lecicie sobie, strzałka jest na monitorze i lecicie sobie i macie obraz panoramy. Jest to zajebista funkcja. Zresztą, może nawet, wiecie, tak szybko odpalę wam tą panoramę. Macie pyk, rozległa panorama. Zaraz zobaczycie, o co chodzi, jaką zrobię panoramę. Tak, żeby zrobić to jakoś fajnie. Bum. I macie przetwarzanie. I już zrobił panoramę. O, przepraszam. Play. I macie całą panoramę za dotknięciem. To jest po prostu, słuchajcie, to jest genialne. To od razu mówię, dlatego ten aparat chcę sobie zostawić. Myślałem, że go dalej sprzedam, ale nie. Teraz tak, kolejna rzecz to oczywiście jest tryb automatyczny, tryb easy i tu są jeszcze takie fajne dwa tryby, czyli mianowicie tutaj jest tryb, jak na przykład biegniecie, coś robicie, są jakieś wstrząsy, nie wiem, jedziecie terenówką po jakichś tam dziurach, to on robi kilka zdjęć, 5 czy tam bodajże ile, i łączy je w takie najlepsze zdjęcie, żeby nie było, wiecie, szumów czy tam wstrząsów, żeby było najwyraźniejsze. I drugi, zresztą ten tryb, czekaj, zaraz wam pokażę. Ten tryb się nazywa korekcja drgań. Redukuje rozmazanie w słabym świetle bez błysku, czyli na przykład wieczorem jakiś autobus przejeżdża. Zajebiście to wygląda, już to robiłem. I następna rzecz tutaj to jest z ręki o zmierzchu. No, powiem wam, genialnie wychodzą zdjęcia nocne na tym trybie. No, także nie mam pytań. I teraz tak, chciałem wam coś jeszcze opowiedzieć. Zaraz zobaczcie, zobaczcie, zoom tak wychodzi. Dosyć duży jest beefy ten obiektyw. Menu jest bardzo proste. Zobaczcie. Menu jest proste, takie stare bym powiedział. Kilka ustawień. A w sumie nic więcej. Tam jeszcze wchodzicie do walizki na samym dole. Pyk. I tutaj macie jeszcze kilka innych tam ustawień, ale naprawdę fajnie, bo on dziecko może to ustawić. O, macie na przykład, tu był kompas, nastaw GPS, wyłącz, regulacja kompasu, także to mam gdzieś. No i tutaj jest zegarek, zresztą zaraz zobaczycie godzinę. 15:46, 7:04, 22. No. I dlaczego nagrywam o tym aparacie filmik? Akurat ja się pasjonuję firmie Sony. Tak samo jak jeżeli chodzi o radia samochodowe, wiem, że pewnie są lepsze, ale polecam wam, można te aparaty kupić za spokojnie 120-180 zł, widziałem na Allegro. Jeżeli są w dobrym stanie, dobra bateria, kupujcie, bo to jest naprawdę zajebisty aparat, jeszcze można się nim pobawić. Do następnego, mordeczki. Yo!